Urząd Miejski już wkrótce ogłosi kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy, który wykona renowację elewacji ratusza i pierwszego LO przy ulicy Mickiewicza. Pierwsze postępowanie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ proponowane przez oferentów koszty wykonania prac znacznie przekroczyły możliwości budżetu miejskiego. Początkowo elewacje budynków ratusza oraz pierwszego LO przy ulicy Mickiewicza miały zostać wykonane jeszcze przed rozpoczęciem 10. jubileuszowej edycji Suwalki Blues Festiwalu. Taki zapis znajdował się w projekcie umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Teraz miasto chce zrezygnować z tego zapisu. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian. Elewacje budynków są zniszczone i nie były remontowane od wielu lat. Miasto zmuszone jest do wykonania ich własnym sumptem, ponieważ nie udało się pozyskać na ten cel środków zewnętrznych. W budynku suwalskiego ratusza przeprowadzona ma być rewitalizacja zabytkowych elewacji od strony ulicy Kościuszki oraz Mickiewicza. Firma, która pomyślnie przejdzie postępowanie przetargowe, będzie miała za zadanie naprawę tynków, wymianę drewnianej balustrady i żaluzji wieży ratusza od strony Kościuszki. Odnowiona zostanie ponadto brama główna i cokoły budynku. W obiekcie pierwszego LO z kolei, oprócz wymiany, wzmocnienia i malowania ścian, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa od strony ulicy Mickiewicza. Schody zewnętrzne mają być obłożone płytą kamienną, odnowione zostaną też balkony. Budynki zostaną podświetlone. Iluminacja pojawi się nie tylko na elewacjach, ale i we wnękach okiennych oraz na ratuszowej wieży.